Wiosna to czas promocji dla wielu szkół. Ich oferty mają skusić uczniów do podjęcia nauki w danej placówce w przyszłym roku szkolnym. 8 maja zespół placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych w Ostródzie zorganizował dzień otwarty, podczas którego prezentował swoją ofertę kształcenia, bazę dydaktyczną i osiągnięcia uczniów. Chcemy przybliżyć rodzicom, bo niejednokrotnie rodzice nie orientują się, jak wyglądają warunki w naszej placówce, a dzieci do nas mogą przyjść z orzeczeniami. Także mamy naprawdę bardzo fajnie i mocno rozbudowaną całą bazę dydaktyczną. W chwili obecnej nasze dzieci, 5 klas korzysta z tabletów, także na zajęciach te dzieci mogą korzystać z tabletów. Mamy pracownię informatyczną. Cała szkoła jest przystosowana do korzystania z internetu. Naukę w tej placówce można podjąć w szkole podstawowej, gimnazjalnej, 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej, a także 3-letniej szkole przysposabiającej do pracy. Uczniowie wiedzę zdobywają pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Klasy liczą maksymalnie do 16 uczniów. Są to sale pięknie wyposażone, sale rehabilitacji, sale odnowy biologicznej, także też i dla zawodówki, bo mamy przecież tutaj i cukiernika, mamy i kucharza. W tym roku chcemy we wrześniu otworzyć nowy kierunek, to jest pomoc obsługi hotelowej i zajęcia praktyczne miałyby dzieci u nas w internacie. Natomiast jeżeli chodzi o kucharzy i cukierników, także mają tutaj u nas zajęcia. Tego samego dnia w szkolnym internacie odbył się przegląd form artystycznych grup opiekuńczo-wychowawczych. Impreza w placówce odbywa się od wielu lat. Młodzież z niepełnosprawnością pokazuje, że jest pełna talentu i artystycznej wyobraźni. W tegorocznej edycji swoje umiejętności zaprezentowało 7 grup. W tym przeglądzie wszyscy są wygrani. Chodzi o dobrą zabawę i integrację z lokalnym środowiskiem. Dzień otwarty był dobrym czasem do prezentacji rodzicom i uczniom koncepcji budowy sali sportowej, która powstałaby przy szkolnym internacie. Na ten obiekt szkoła czeka od początku swojego istnienia. To jest koncepcja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, także zarówno są i jest i winda dla osób niepełnosprawnych, jak i wszystkie łazienki i tak dalej są przygotowane dla osób niepełnosprawnych. Hala jest pełnowymiarowa, ona liczy 40 metrów długości, 24 metry szerokości. W razie lekcji, gdzie będzie większa ilość dzieci, możemy tą salę podzielić na 3 części kotarami, także dzieci mogą, 3 klasy mogą swobodnie ćwiczyć na zajęciach. Dodatkową taką atrakcją na tej sali będzie ścianka skałkowa, także dzieci będą mogły po zajęciach czy w czasie lekcji korzystać z tej ścianki skałkowej. Oprócz tej samej sali jest też i zaplecze. W tym zapleczu będą mieścić się sale do gimnastyki korekcyjnej, sale rehabilitacyjne, siłownia, a także szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Hala sportowa na razie zostaje w strefie marzeń. Żeby te się spełniły, potrzebne są niestety pieniądze. Całkowity koszt budowy może wynieść blisko 9 milionów złotych, ale w placówce liczą na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i pomoc Starostwa Powiatowego. Na razie jednak uczniowie z nauczycielami radzą sobie bez hali sportowej. Do swojej dyspozycji mają na przykład siłownię, salkę z materacami czy małą salę do gier zespołowych.